Witam was wszystkich bardzo serdecznie, Disciples 2 i w kampanii Hord Nieumarłych, gdzie gramy upiorzycą, tą właśnie tutaj, w mieście. Jest 33 tura i miałem zamiar wybrać się na te ruiny, później na tego wilczka i na tego czempiona orków. Dlatego też tak zrobię. Ale najpierw może ruszę się tymi tutaj jednostkami. Co my tu mamy? Panie, nasi zwiadowcy ostrzegali nas przed tym lasem. Albo lasem. W jego głębi mieszka wiele złowrogich stworów. Strzeżmy się. No dobrze, będziemy się strzec. Bo jest przed czym, bo tutaj wilkołak sobie 3 zwycięstwa odniósł. Dlatego, że ma rozkaz straży, więc trzeba zachować ostrożność, odległość od niego. W rozmiarze 5 na 5, więc tutaj przechodząc obok niego na pewno będziemy narażeni na ataki, więc trzeba się odsunąć. Ta upiorzyca też niech sobie idzie tędy. No my tutaj możemy się uzdrawiać co najwyżej. Może nawet z takim zdrowiem udałoby się te ruiny zrobić. Bo to tak naprawdę dwie tury są na jednego orka. Tutaj 75 plus 45, więc 120 wejdzie. I w drugiej turze już się powinno udać. Te 5 obrażeń trzeba będzie podciągnąć, bo tu wyjdzie 195 jeszcze przy drugim ciosie. Ale to na 3 ciosy powinno dać radę. Także byłbym skłonny zaryzykować. Ale oczywiście jeszcze się nie uda tej dojść. Ale to w następnej turze. Swoje obrażenia on tutaj otrzyma, więc jeszcze się cofniemy do tego miasta znowu. I tak to będzie wyglądać. W tak zwanym międzyczasie jakieś czary sobie opracuję. Reza się może przydać tutaj na tego czempiona orków, żeby ją rzucić. Tutaj trudna walka, bo tu 3 wilki są. Myślę, że koszmarem można byłoby tutaj to zrobić, żeby chociaż raz zaatakował, bo tyle mu się właściwie uda zrobić, bo wilki zadadzą mu ponad 150 obrażeń w jednej turze. A więc uda się nawet 2 ciosy wyprowadzić. To będzie dobre. Nie będę miał na strzała mrocznych władców tych wilków, ale nekromanta tutaj jeszcze zaatakuje. To powinno być wszystko w porządku. To nie jest taki zły pomysł, ale może tak. Zobaczmy, co ja w ogóle tu mam. Dobra, rdza sobie na pewno opracuję. Złego enta nie mam, ale to nie on. Jest mi potrzebny tylko tutaj koszmar. To się przyda. To kosztuje 150 manny piekielnej i śmierci, więc będziemy stać na niego. Ale najpierw te ruiny. Może jeszcze tego wilka by się udało zrobić, ale nie, wątpię. Wątpię, bo on będzie miał za mało życia, mój mroczny władca. Dobra, 77 weszło. Łucznicy tu będą atakować miluszczkarkę. No dobra, okej, spoko. Ty masz redukcję 30% obrażeń, więc 40 mi zada ten ork. Plus jeszcze goblin zada obrażenia. No, chętnie zaatakował mi. Ciebie sparaliżuję. I teraz trochę ryzyka będzie. Zobaczymy, czy on trafi. Dobra, trafił jeszcze. Podciągnął te obrażenia. Także wszystko bardzo dobrze. No i okej. Tutaj goblin zdjęty i teraz powinien wejść paraliż. Nie wszedł.
ale to nic straconego, bo być może będę szybszy od orka. Jestem szybszy, tylko traf. A jeśli nawet nie trafi, no to... to i tak ona by przeżyła ten cios. Ale jednak mimo wszystko. Proszę, jest nowy poziom, więc bardzo dobrze, że wystawiłem ją do przodu. Tutaj jest bardzo blisko poziomu Mroczny Władca. Ale skoro mamy nowy poziom, to ja bym był bardzo skłonny mocno, żeby sobie jakąś jednostkę wziąć. A tą jednostką byłby wojownik, ponieważ uważam, że jeszcze moja upiorzyca nie jest gotowa na to, by rzeczywiście stanąć z przodu. No nie no, musisz ty tutaj podejść. Nie starczy ruchu. Jeszcze ty nie możesz i tak nic wziąć. Dobra. To sobie te walki stoczę w następnej turze z tym wilkiem. A tutaj się po prostu bym uzdrowił może. No musiałbym, bo inaczej tego nie widzę, ale zrobienie dwóch walk w takim układzie to nie będzie zbyt łatwe. Tamtymi się nie ruszyłem jednostkami w ogóle, ale to nieważne. Ciekawe, co tam robią w ogóle te jednostki Imperium, bo w ogóle nie mam żadnego widoku na nie. No, mam odpowiedź. O, całe szczęście, że ona stoi jeszcze dalej, bo teraz ten wilkołak zaatakuje złodzieja i troszeczkę się przesunie obszar jego ataku, więc to takie stanie tak blisko jednak jest troszkę ryzykowne, bo taki głupi złodziej podchodząc stwarza takie ryzyko, że zostanę również i ja zaatakowany przez tego wilkołaka. Się nie może zdarzyć. Teraz się to nie zdarzy, ale tego złodzieja za chwilę on zaatakuje. Otóż właśnie to. No mojej upiorzyce mówię. Liszy Królowej nie zaatakuje jeszcze. Dowodzenie oczywiście. Wymieńcie się tutaj. Dawaj mi tutaj tego złodziejaszka, czy... Zwycięjaszka, co mówię, wojownika. No, ciebie muszę uzdrowić. Koniecznie. Ty byś mogła stanąć z przodu w ogóle. I tak chętnie by atakowali tutaj wojownika, bo on jest najmniej żywotny, więc możesz spokojnie być z przodu. Nie widzę żadnych przeszkód. Chciałbym, żeby ją atakowali jednak, bo ona będzie w następnej walce sobie już mogła stanąć z tyłu. Ty też się broń. Skoro jesteście pierwsi, to się broń. Dobra, i tak jest wojownik atakowany. Tutaj upiorzyca. Dobra. To już wiem, że wojownikiem nie mam co się bronić. Ty nie będziesz miał poziomu. Ale Mroczny Władca nie będzie atakowany, także... sobie atakuj. Dobra, ten piesełek sobie ugryzł. Ale go zaraz tutaj wyrzucimy za burtę. Zaryzykuję. Sparaliżuję ciebie. Nie, co ja mówię? Ciebie. Ciebie sparaliżuję, żebyś ty nie zaatakował. A być może mój Mroczny Władca będzie szybszy? Będziesz szybszy? Będziesz szybszy. To jeszcze traf. No i pięknie. Upiorzyca sobie dostała po mordzie. Ale to nieważne, bo tutaj trzeba teraz te trzy wilki tutaj przyatakować troszeczkę. Rdza. I wejdzie jeszcze tutaj koszmar, który sobie zbierze te przedmioty, bo po co miałbym po nie chodzić. Przejmie sobie czempion orków na chwilę, a później sobie zbierzemy je.
Co tu jest? Zwój hymnu klanów. Fajny czar. Przyda się na pewno na ostateczną walkę. Eliksir życia się też przyda. No i złoty pierścień się sprzeda. No, wy zadacie 165 obrażeń. Więc jeszcze jeden atak sobie koszmar wykona. To niestety będzie za mało, żeby Mroczny Władca miał na strzała. Chociaż... będzie miał na strzała. To dobrze, bardzo dobrze. No tak, bo on miał 80, 180, no to zadał stówkę, więc... okej. Dobrze, to w takim razie... to jesteście tak ustawieni, okej, to mi to pasuje. Ty możesz być zabity przez nich. Nie chciałbym tego, no ale zobaczymy. Ryzykujemy po raz kolejny. Broń się od razu, nawet w ogóle bez zastanowienia. Atakowany będzie ten wojownik. I on w sumie przeżyje na obronie. Dostanie w sumie 55 obrażeń. Tego bym zabił. Tu bym sparaliżował. Dostanie jeszcze 35, więc jeszcze przeżyje kolejny atak wilka. Więc ja bym sobie zabił tego. Bo on jako jedyny musi atakować mimożnego władcę. No, przeżyje jeszcze jeden cios. W razie czego. Tylko teraz tak. Czempion Orków jeszcze będzie atakował wtedy. W następnej turze. Albo ja wezmę sobie czekanie. Dobra, to tego środkowego sparaliżuję. I teraz tak, ty poczekasz. Ten wilczek sobie zaatakował, bardzo dobrze. Teraz mogę spokojnie wziąć czekanie również i tobą. Czempion Orków był szybszy, więc nie muszę nekromantą czekać. Więc on teraz sprzątnie to wszystko, co tutaj jest. Z przodu, bardzo dobrze, że trafiłeś. I mam nadzieję, że paraliż tu wejdzie. Dobra. Co prawda jest on teraz na obronie, więc trochę mniejsze obrażenia wejdą, ale to nie jest problem. Wojownika teraz się nie ma co martwić, bo on dostanie na pewno nowy poziom. No i pięknie wszystko wyszło. Taka walka mi się podoba. Na uparciucha mogłem też nekromantę wstawić do przodu wojownika, dać do tyłu, żeby nie ryzykować jego utraty, gdyby wilki były pierwsze, ale czasami się opłaca jednak zaryzykować. No i zdobywamy przedmioty. I jest pięknie. Tego pająka nie będę atakował, bo mi się po prostu nie chce. Cały czas tutaj w tym jednym miejscu tkwić, więc ja już sobie idę do przodu. Nie, ty koleżanko droga, też idź. Bo się przydasz na pewno później. Mocno. Dobra, ty w ogóle kolego, to możesz iść dalej, nie? Zobaczymy, co tam się zdarzy, co tam się przytrafi. Co tam były za czary? Tam były czary takie drogocenne, drogie i w ogóle. Dobra, spróbuję kupić to, co będę mógł po prostu zakupić za tą kasę, którą posiadam w tym momencie. Moc witara, uzdrawianie, pieśń broń. Ojejku, dużo tego jest. To zakupię ciebie i zakupię ciebie. Jeszcze uzdrawianie, pieśń broń, czyli razem tysiaka trzeba będzie dać. O! O! Ha! Co to za olur? To chyba jakieś martwe zwierzę. Czekajcie, nie umarli, to mogą być tylko oni. Ten sam potworny smród towarzyszył im, gdy atakowali nas w czasie Wielkiej Wojny. Jak to możliwe, że powrócili? Panie Olbrzym, smród zawsze wraca. To jest ten skalny olbrzym, o którym chyba mówiłem w poprzednich odcinkach, że on będzie miał tego burzowego olbrzyma w swoim składzie, więc taki skalny olbrzym i burzowy olbrzym atakujący moje upiory, to byłaby istna masakra na moich jednostkach. I dlatego
Też z tego względu właśnie biorę Mrocznych Władców. Można by się oczywiście uprzeć, skoro jestem mistrzem magów, więc bym mógł zaatakować swoim zniszczeniem smoka dwa razy i odjeść mu setkę punktów życia. Tylko trzeba byłoby jeszcze wziąć pod uwagę to, że być może oni zdobyli już jakieś poziomy, będąc w Rudze Wojny. No, bym oczywiście jeszcze tam kamiennym deszczem plagą zaatakować po dwa razy, tylko to byłoby 1100 chyba punktów many śmierci do zużycia, żeby tylko osłabić ich możliwie jak najmocniej. To wyszłoby 220 obrażeń razem. Więc wciąż byłoby to za mało, żeby ich zluzować. Zatrucie złodziejem również wchodziłoby w grę, ale tam szanse chyba 50% by było. O! A, to jeszcze druidka. No to tym bardziej. Oni nie zdobyli tu żadnego poziomu, ale no zobaczcie, no takie obrażenia. To ja bym musiał od razu sprzątnąć burzowego olbrzyma. Od razu. Żeby on w ogóle na tym wzmocnieniu mi nic nie zrobił. Bo jeżeli byłby wzmocniony, to ja nie miałbym nic do gadania tutaj. Sprzątnięta cała moja pierwsza linia by była. Co, upiory 2. Tu jeszcze by się trzeci jakiś pewnie robił. Ewentualnie mógłbym zainwestować, nie wiem, w takiej sytuacji. Wtajemniczonego zablokować rozwój, żeby mieć jakiegoś maga. Szybko by zdobywał poziomy, w sumie by nawet mógł być niezły. Ewentualnie jakieś widmo drugie. O, coś leci. Jakiś dowódca imperialny. Niekoniecznie chciałbym z nim walczyć. Więc może sobie poczekasz, chłopie. Nie wchodź mi tutaj tak z butami. Chciałbym się dowiedzieć, co on ma w sumie, ale na razie tego nie zrobię. Złodzieja jakiegoś stworzyć. Nie stój tak blisko, bo zostaniesz zaskoczony niemile. Dobra, tu nic. Mógłbym wziąć jakąś jednostkę do miasta, żeby trochę ją podleczyć, ale to tylko moja pani dowódczyni jest ranna, także wejdzie i się uzdrowi za pieniądze, bo to nie jest drogie. Akurat uzdrowienie dowódcy nie jest drogie, bo wraz ze wzrostem poziomu nie wzrasta ilość sztuk złota potrzebnych do uzdrowienia jednego punktu życia. A w przypadku jednostek, które posiadamy, no to rośnie to coraz bardziej. Na pierwszopoziomowe, no to jedna sztuka złota za jeden punkt życia, później dwie sztuki złota, 4, 6 na czwartym poziomie i na piątym aż 8. Więc uzdrowienia takiego widmowego wojownika, który ma 320 punktów życia razy 8, no to jest spory wydatek. Tak więc no, lepiej sobie zregenerować w mieście. Po prostu mieć miasto na piątym poziomie, poczekać troszeczkę, ewentualnie eliksiry pokraść jakieś. Albo jakieś tam szczątkowe, no, pozostałości, jakiś tam ran, które dostała jednostka, coś tam uzdrowić za tę stówkę, czy tam dwie stówki góra. Więcej raczej się nie opłaci. Wejdź sobie do miasta, później z niego sobie wyjdziesz tędy. Uzdrów się od razu, bez zbędnego czekania. No nie możesz podejść za daleko. Możesz spokojnie iść. Ciekawe, po co on tam poszedł. Tam były jakieś morskie stwory, więc coś tam może być. Czy ja bym dał radę? Nie dam rady podejść tutaj do tego miasta. Chciałbym się dowiedzieć, co tam jest, ale mogę podejść tutaj, bo on poszedł gdzieś dalej, więc może się uda to przejąć od razu.
Tego mi się chciał dziada pozbyć. Ale trochę dostaną moi współtowarzysze tutaj. Kurde, te eliksiry bym chciał pokraść jeszcze. Spróbuj coś zrobić, panie złodziej. Tu jest jeszcze tyle eliksirów. Ale po co? Po co w ogóle miałoby się coś udać? Jeszcze jednego, już nie mam kasy. Słabiutko. Kradnij. Chociaż ty. Coś ukradłeś. Jeszcze raz. Dziękować. W następnej turze podejdziesz i przekażesz. Przynajmniej te dwa eliksiry będą. W razie czego. Zobaczymy, co Imperium wymyśli. Jest jakiś dowódca, może uda się go złapać złodziejem i będę wiedział, co oni mają. Podejrzewam, że jakiś rycerz Imperium na pewno jest w armii. O, w końcu umieścili tego swojego szpiega. Oni tam mają miasto. Właśnie słychać, że tam jest jakieś miasto, także tam musi być coś takiego. Wyszedł mi tu nagle z dupy jakiś złodziej, ale może... Za dużo tu jest drzew, nie podejdę do niego raczej. A chętnie bym się dowiedział, co oni mają. Dobra, czy ty możesz... Ty możesz podejść, ty jak najbardziej. Podchodzisz tutaj i dasz to, co tutaj zdobyłeś. Oczywiście, że nie dasz rady. A jakbym odszedł? No nie dasz rady. Ojej. No on będzie uciekał stąd, także... W ogóle nie ma sensu. Nie wiem, szkieletoraka sobie przyzwę i może on zobaczy, co jest w tym mieście. Tu jest jakiś złodziej, tu jest... Tu jest pełno jednostek w ogóle. Ale dobra, skoro go wysłałem, to niech zobaczy, co to jest. Ło! O, proszę. Szczkarka na trzecim poziomie. No nieźle. A co ty masz? Ty będziesz miał poziom, ziomku. Dzięki mnie. A nie, jeden punkt ci brakuje. Dobra. Całe szczęście, nie zdobył poziomu. Gdzieś tam jest ten skrzydlaty dowódca. Kurde, nie chcę cię atakować, ale w sumie i tak nie mogę przejść koło ciebie obojętnie. To skoro mogę przejść tak, on mnie i tak zaatakuje, to w sumie idę. Będę troszeczkę do przodu z punktami ruchu. Jego nie będę zatruwał, bo mi tutaj jeszcze zaskoczy. Nie wiem, czy ten nie będzie też atakował. Też nie będę się tak zabierał odważnie. Tam gdzieś byłby jeszcze jakiś przedmiot, tam nieczysty kielich, także... Też bym chciał to zdobyć dla tego pana. Ty się rusz tu. Opuszczona kaplica jest jakaś. Trzech wilkołaków i dwa widma. Przesrana walka dla mnie, bo widma są odporne na śmierć, więc będą mi paraliżować. Musiałbym... No, zatrucie tutaj raczej będzie średnio opłacalne, bo to jest tylko 60% szans. Trzeba wyrzucić... Dwa razy 30 czarem. Najlepiej byłoby po prostu zniszczenie smoka, ale nie mam tego opracowanego. Potrzeba być aż 400 many. No, ten mój dowódca tego nie porobi. Ze smokiem zagłady. Bo mi tu wszystko może sparaliżować. Po prostu.
O, teraz byłoby idealnie po prostu przejąć to miasto. Może złodziejem mi się uda podejść. Będę wiedział, co tam jest. Może nie ma tam nic groźnego. Ale ta ruszkarka na trzecim poziomie zaskoczyła, no nie powiem. Troszeczkę skorzystali na tym, że jednak byli we mgle wojny. Ale wiem na pewno, że nie mają budynków do rycerza Imperium, bo mieli plusiki tam. Dobra, teraz jest potężna walka. Oni na pewno będą się tutaj skupiali. Zadadzą ponad 100 obrażeń, więc ty się musisz obronić. I teraz będą na ciebie chcieli się skupić. Na tobie się będą chcieli skupić, ale ty będziesz atakował. Ale nie w taki sposób. No nie, nie o to mi chodziło. Zupełnie nie o to. Teraz pytanie, kogo tu paraliżować? Chyba wilkołaka. Bo wtedy mój mroczny władca przeżyje. No. Dobra, ty już atakowałeś, także... ja bym był skłonny, żeby ciebie jednak pacnąć. Co, ciebie jeszcze pacnąć? Po tej mordzie krzywej? Czy się bronić? Obronię się nim w tej turze. Wilkołaczek. Jeszcze żyje. No ty byś przeżył to tutaj. 105. Ty byś to przeżył na obronie. Ty masz jeszcze 97. Tak bym, nie wiem, sparaliżował. Mogę tu sparaliżować. Ty nie jesteś na obronie. Ale i tak masz dużo życia całkiem. I jest szansa, że w ogóle go zabijesz. To ciebie sparaliżujemy. Okej. Dobra, to ty atakuj na pewno tego. Może templariusz będzie przed wilkiem drugim. Niech też go zaatakuje. Pięknie. Tylko zada cios, także okej. Mrocznego władcy. I teraz nekromanta powinien to wszystko pozdejmować tutaj. No i świetnie. Chyba od razu te wszystkie eliksiry zużyję, które mamy. Dobrze byłoby przyjąć tamto miasto imperialne. Żeby jakoś mieć w miarę tutaj rozeznanie w sytuacji. Dobra, jeden chociaż zużyję, bo nie wiem, co oni tam mają. To całe imperium. No i jeszcze oczywiście jest tutaj mana śmierci, która już tylko czeka, aż cię przejmę. To była dobra walka dla ciebie, ja muszę przyznać. A ty byś tym ogniem zdejmowała te dziadostwo. Te wilkołaki będą bardzo, bardzo niebezpieczne. A ten skarb to bym chciał bardzo przejąć. Mogę sobie wspomóc się czarami oczywiście. Chociaż troszkę. Mógłbym tak wrzucić tą 20 i 10 na tą liszę królową. To ona by zadała 36-39. Tu jeszcze igni skarnem mógłbym na przykład. I tak bym musiał zadać 60 obrażeń. Więc jeszcze mnie i tak w tej turze nie będzie stać na to. Ewentualnie mogę koszmar też wezwać. To on zada 50. No to by nie było głupie. W następnej turze może bym tak zrobił. Ewentualnie wystarczy jeden raz z kamiennym deszczem przywalić. Już nawet do zrobienia w ogóle byłoby przez moją upiorzycę, tak? To już nawet nie mówię o tej liszy królowej. To ja tak zrobię. Tym igni z karnem można walnąć. Będzie. O, proszę. Co mi tutaj przyzywacie? No. Żywą zbroję golema nie możecie. Jeszcze. A proszę bardzo. Atakuj. Takiś odważny. Dobra, nie ma sensu uciekać, bo i tak mnie dogoni, i tak mnie zaatakuje drugi raz. I tak mnie zabije.
No ale chodź tu, jak jesteś taki odważny. Żywa zbroju. Bardzo chętnie przyjmę doświadczenie, które sobie masz. Dobra, daj tam sobie Imperium, ucieka gdzieś. Nieważne, niech sobie uciekają. Byle dalej ode mnie. Ja jeszcze chcę sobie troszeczkę w tym lesie pobuszować. Tym wilkołaczym. Dobrze. To tak. Kamienny deszcz. I proszę pani tutaj igniskarn. Mam nadzieję, że oni musieli zdobyć jakiś poziom, tak mi się zdaje. Widma na pewno nie, ale wilkołaki. Wilkołaki całkiem możliwe, że zdobyli. Dobra. Wbijam w to. Nie, nie zdobyli. To tylko dowódca tu widzę. Chyba dowódca. Dobra, ty się zdążyłeś obronić. O, ty też zdążyłeś się obronić. Pięknie. No to tylko przeżyje tak naprawdę on. Odporność, ale jak mi sparaliżuje nekromantę, to będzie trochę lipa. No właśnie. Nie no, ja tej nie zrobię. Naprawdę. Dobra, spierdzielaj. Chyba stracę. Stracę moją panią urszkarkę. No. To będzie bardzo przykre. Co tu się stanie? O tym nie pomyślałem, przecież oni mają odporność na śmierć, więc... Ale liczyłem na to, że te wilkołaki może wszystkie będą miały pierwszy poziom. Dobra. To ty możesz to teraz wejść spokojnie. Tutaj jest po prostu głupi błąd popełniony i tyle. No i masz drugi poziom. Bardzo fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Możesz sobie wziąć nieczysty kielich i zadawać 69 obrażeń. W tym momencie. Dobra, skrzeszajcie się tutaj. Uzdrawiajcie. Żadnych profitów z tej żywej zbroi nie będę miał. Dobra. Musiałem zużyć swoje eliksiry, bo to było głupie, co zrobiłem. Już sobie wyliczyłem wszystkie obrażenia, a przecież widma są odporne na śmierć. Ale z drugiej strony, gdyby wszystkie wilkołaki miały pierwszy poziom, to bym to zdjął. By nie było problemu. No cóż, takie po prostu uroki, ryzyka. O, tym złodziejaszkiem się mogłem ruszyć, ale się nie ruszyłem. Dobra, to już będzie w następnym odcinku się wszystko działo. Także już mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie obfitował w walki z imperialnymi wojskami. I coraz bardziej będę się zbliżał ku zakończeniu tej misji. Widzę, że tutaj bardzo odważnie sobie poczyna Imperium. Rzucam mi tutaj gniewem Bożym i jakąś jednostkę chcę wyprowadzić. Tylko jaką? Pewnie jakiegoś złodzieja. Tak jest. Także skoro oni mi tutaj rzucają czarami, to będzie ciężko się tutaj dostać do tych zasobów. Przydałaby się niewidzialność. To byłoby bardzo fajnie, bo manę mam życia i piekielną, więc mógłbym sobie rzucić ten czar i dzięki temu bez problemu podejść do tych zasobów, ale nie mam takiego czaru, no. Niestety, trudno. Także to byłoby już wszystko w tym materiale. Dzięki wam za oglądanie. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków i poprzednich, jeśli nie widzieliście. No i to wszystko. Pozdrawiam was i cześć.